samochodów postanowili pierwszy raz spotkali się z centrum Polski, teraz ubrali na miejsce swojego zlotu, już drugiego, jak łatwo obliczyć, Krasnowrót i teren Roztoczańskie, co nie znaczy, że nie zjawią się również w Zamościu, o czym za chwilę. Tenże właśnie zlot na rynku Zamościu będzie kończył całość spotkania miłośników DU. Co więcej, jest też szansa, żeby ci, którzy nie chcą uczestniczyć w zlocie, albo nie mieli takiego zamiaru, albo nie stać się być może na noclegi w Krasnobrodzie, choć niezbyt wygórowane są ceny z tego, co wiem z forum internetowego, mogą też pojawić się na samym rynku, byle tylko zjawili się o określonej godzinie w niedzielę. Tak przynajmniej twierdzą organizatorzy tej imprezy, Paweł Kowalczyk z Rejowca, posiadacz Lanosa i posiadacz takiego samochodu samego, Wojciech Chwaleba z Krynic pod Zamościem. Zapraszamy wszystkich 1 sierpnia na Rynek Wielki w Zamościu. Wjazd od godziny 13 może przyjechać każdy, kto tylko jest posiadaczem marki DU. Jedyny apel, który mamy tutaj w tym momencie, to jest taki, żeby wjeżdżać od godziny 13, czyli godzina 13 jest punktem spotkaniowym i wtedy wjeżdżamy wszyscy na Rynek Wielki. Jeśli chodzi o atrakcje na Rynku Wielkim, będzie grał DJ z Pro DJ Steam. Są to DJ-e, którzy są znani na naszym tutaj ogólnomiejskim rynku. Natomiast co jeszcze mamy w atrakcji? Będzie można zobaczyć samochody tuningowane, czyli będą to zarówno tuningowane wizualnie, profesjonalny body kit, będzie też tuningowane wnętrza, będzie też tuningowane audio, czyli audiowizualnie, będą zarówno wyposażone w monitory, jak i w profesjonalne nagłośnienie. Będzie kolega, który startuje w ogólnopolskich zawodach Car Audio, także pokażemy, że marka DU też można wygrywać i też cieszą się popularnością. Będzie też można zagłosować na najpiękniejsze auto z lotu, także mamy nadzieję, że tutaj ci, co będą na rynku, wspomogą nas i pomogą po prostu i będą głosować na to, żeby zabawa się udała. Wprawdzie kucharów Państwo nie wygrają, bo te zarezerwowane są to w obfitości dla uczestników z lotu, no ale przynajmniej będzie to powód do dumy, że auto przez nas wskazane okaże się tym najlepszym, tym, które taki pucharek zdobędzie. Dziś uczestnicy lotu są w Krasnobrodzie, jak powiedziałem, jutro także, tam mają dla siebie różnego rodzaju konkursy, potem w Zamościu pokażą się już szerokiej publiczności. Będą to wszelkie modele DU, które zjadą tutaj z całej Polski, spodziewane się jest około 100 uczestników. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jeśli chodzi o DU, to Lublin ma tutaj swój znaczący udział, jeśli chodzi o obecność DU w Polsce, bo w 1995 roku ówczesne DU Motor wykupiło właśnie DU Motor Polska, dawną fabrykę samochodów ciężarowych, później znaną w momencie kupna również jako fabryka samochodów Lublin. Ta kooperacja przy montażu Nexii trwała do 1998 roku, wówczas Nexie zostały wycofane ze sprzedaży, ale w międzyczasie w 1996 roku DU kupiło FSO. Potem znane jako DU FSO, gdzie montowane bądź produkowane były Spero, Matizy, Nubiry, Lanosy, Leganzy. Lanosy jeszcze stosunkowo niedawno, tyle tylko, że praktycznie całość produkcji była w systemie SKD przekazywana na Ukrainę. I teraz zresztą też firma ukraińska jest właścicielem FSO. No ale cóż, niespecjalnie się w FSO wiedzie, jak Państwo wiedzą, tam w tej chwili montowany jest Chevrolet Aveo, także na zlecenie Chevroleta, ale na rynek ukraiński przede wszystkim. I jeszcze przy okazji ciekawostka, bo przypomniało mi się z dawnych czasów, dlaczego Espero, zwane również ciepło, pieszczotliwie przez niektórych właścicieli Esperalem, musiało mieć zmienioną nazwę, gdy trafiało na rynek hiszpański. A może Państwo wiedzą? Tam nazywało się Aranos. Dlaczego nie Espero? Dlatego, że Espero to znaczyło po prostu czekam i byłoby to w stosunku do samochodu, który miał zapewnić sprawne poruszanie się i przemieszczanie. Niezbyt właściwe, tak przynajmniej ocenił wówczas producent. Życzymy dobrej zabawy uczestnikom z lotu DU, a Państwa zachęcamy do odwiedzenia rynku w Zamościu w niedzielę po godzinie 13.